Witamy Państwa z Przedopolskiej Katedry. Dziś ostatni dzień Triduum Paschalnego, a zatem z tymi pięknymi święconkami, koszyczkami, tak jak całymi rodzinami czy indywidualnie zmierzają do Polskiej Katedry Opolanie. Nie tylko Opolanie, przyjeżdżają mieszkańcy całego regionu, by właśnie uświęcić te dary. To nie jest tak, że do kościoła zawsze szło się w tradycji z darami. To jest zwyczaj dopiero, który tak naprawdę w XIX wieku się pojawił. Natomiast wcześniej, do XVII wieku, to księża przychodzili właśnie, by poświęcić te dary. Zresztą na wsiach opolskich to jest bardzo często jeszcze widoczne, czy w mniejszych miejscowościach, kiedy na przykład na głównej ulicy, na głównym placu jest ustawiony wielki stół i na tym stole są ustawione poszczególne właśnie koszyczki i tam to święcenie następowało. W tych koszyczkach wielkanocnych, tak jak niosą kolejni mieszkańcy te koszyczki na poświęcenie, znajdują się te wiktuały, które przecież są nam doskonale znane. To są symbole, tak jak jajko, czyli symbol odradzającego się życia, zmartwychwstania. Jak sól, która ma odpędzać te wszelkie złe rzeczy, które są z nami związane. A czy wiecie Państwo, że ten baranek wielkanocny, którego dziś nosimy, ten taki słodki baranek, tak naprawdę noszono najpierw kawałek baraniego mięsa. Później różnego rodzaju mięsa i wędliny do tego koszyczka nam wskoczyły. A sam koszyczek właśnie wiklinowy, bo też wiklina i wierzba to drzewo, które ma też swoje specjalne moce. To w tych tradycjach przecież od wielu, wielu lat minimalnie się wszystko zmienia, ale ta najważniejsza jest taka, że dziesiątkami, rodzinami, setkami, tysiącami Opolanie, tak jak i mieszkańcy całej Polski, wędrują, by ten pokarm poświęcić, a jutro, aby nim się dzielić na wielkanocnym stole. A my Państwu również życzymy zdrowych, spokojnych, wesołych, udanych świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego.